Kochani, kochani, witam was bardzo serdecznie. Dawno się nie widzieliśmy, zamknij mordę. Kochani, kochani! Jedziemy do Zakopanego, wesołą z grają. Za nami sznur samochodów, które też jadą z nami. Dawno się nie widzieliśmy, cieszę się, bo spędzimy sobie fajny czas razem z wami. Jest nas tutaj trochę i powinniśmy chyba najpierw sobie coś zjeść. Witam! Reunion! Powiem do Pitera przyjąć tak, że przed nami jedzie Frizz versus Kaczysowa. Jeszcze jedzie A-klasa, Fusialka z Bukiem Mukim i Minimag na tylnym siedzeniu krzyka M2. Siema! Witam wszystkich! Fajnie spodnie! Czuję się jak na spotkaniu klasowym z Bukiem. Ale ja mam taki bajk. Człowieku, reunion! Gdzieś jest takiego przystojniaka, patrz. Ja nie, Krzychu! Siemanko, siemanko, cześć. Zjazd po latach, siemanko. Jedziemy sobie w koreczko, ale zaraz już będziemy za 4 minuty i jak pewnie niektórzy zauważyli, jedziemy w BMW, BMW X7. A dlaczego jedziemy takim BMW? No to cofnijmy się troszkę w czasie do dnia wczorajszego. Kochani, jesteśmy w BMW Dobrzańskim w Krakowie i zaraz obsłuży nas Łukasz, który zresztą kompleksowość nami zajmuje, także chodźcie. To jest Łukasz. Cześć. I idziemy oglądać X7. Zapraszam. Nazywam się Łukasz Wojas, jestem doradcą sprzedaży w BMW Dobrzański, zajmuję się sprzedażą samochodów nowych, pomagam Mateuszowi przy wyborze jego nowego, wymarzonego auta. Dzisiaj na wyjazd Mateusza w góry zdecydowaliśmy się udostępnić nasz samochód demonstracyjny, którym jest BMW X7 wersji X-Drive 40D. W tym aucie mamy silnik 6-cylindrowy, 3-litrowy, który generuje aż 352 konie mechaniczne, więc w warunkach górskich doskonale się sprawdza. Zawieszenie, które tutaj mamy, jest to zawieszenie pneumatyczne. W każdych warunkach pozwala na wygodną i bezpieczną podróż. Życzę ci, żebyś doświadczył naszej legendarnej radości z jazdy. Dzięki bardzo i widzimy się za 2 dni, a ja wyjeżdżam X7. Skoro wiemy wszystko o aucie, to wracamy do Zakopanego. Ajajaj, to jest nasz kaskader filmowy, najnowszy nabytek. Na razie na kontrakcie, stówka za film. Ale jak będzie robił dobre triki i będzie się pisać w komentarzach, że podwyżka dla Tadziora, to może zostanie więcej. No i kochani, jesteśmy w Villa 33 Zakopane, także dziękujemy bardzo. Fajny nocek, wszyscy się elegancko zmieścimy, jest tutaj bardzo ładnie. Czyściutko, wykładzinka, pięknie, pisuś, grancuś. Jesteśmy tutaj tylko na jedną noc, niektórzy są tylko na kilka godzin, bo muszą wracać do Bobasa. I tak dałem zgiszkę, piątka trąba. Jest nasza sypialenka, zrobisz taki szybki rumtur, kibel. Na przykład wiesz, ty sobie śpisz, tutaj oglądasz telewizję, a na przykład ktoś se sra. Zróbmy tak, że ty siedzisz tutaj, będę tam siedział i srał. Teraz? Przełamy tą granicę. Jedziemy na skutery śnieżne i oprócz tego pójście na te maszyny. Krótka opowieść o tych maszynach. No macie do dyspozycji dzisiaj Kanama, Outlandera, tysiączkę na gąsienicach. Polatamy tym tam po tej polanie, co? Polatamy, będziemy polatamy się po polanie, no i 600, Rotaxy, Lynxy, także z tym i tym dzisiaj spróbujemy. To jakoś jeździ w ogóle na tych płotach? Bezpiecznie.
Kurde, wyturbowało. Fajnie? Zajebiście. Cicho, kurwa. Co? Nie masz ubezpieczenia. Jeszcze wyżej musisz. Nie zagwarantowałeś? No nie. Jeszcze wyżej. Dawaj. Dawaj, usiądź tam, to ci zrobię zdjęcie. Patrz, wyjdzie tam, kurwa. Co tu się dzieje? Krzyko! Ty, a ty zejdziesz tamtą? Nie wiem. Ja mam dziecko! Z tego miejsca chciałbym złożyć od razu wielkie podziękowania dla chłopaków z Zakopane Kłady.com za zorganizowanie nam takich super atrakcji i super spędzenia czasu, a tymczasem przenieśmy się do restauracji, gdzie dołączył do nas gość. Siemanko. Ej, ja mam pytanie. Gdzie jest ta mała? Gdzie on jest? Dzwonimy do Majka, nie? No każdy jest. Nagrywanie nie takie proste, nie? Jedna z najcięższych profesji. Ostatnio nawet dziewczyny z dreszkoda się tak by powiedziały. Tak, no, że to bardzo, mądre, bardzo mądre dziewczyny. Bardzo mądre. W robocie jesteśmy, w Zakopanem, a ty gdzie jesteś? Na robocie, w Zakopanem. Też jesteś na robocie. No dobra, trzymaj się, miłej pracy, no nic, no my wiesz, tutaj w Zakopanem skutery śnieżne, odpoczynek, wiesz, jacuzzi, jest jacuzzi, jest sauna? Sauna? Sauny nie ma? Jest, jest, jest. Sauna jest. Dobra, to trzymaj się. Cześć. No. Ja mam pytanie, co jest najdroższe? Chyba żeberka ogniste. No to chyba polenica, co? Stek z polenicy? No dobrze, no niestety. Stek z polenicy. Ale nie, bo ona jest tańsza. Rodzina zjadła cała, wszyscy najedzeni, elegancko. Smakowało, jedziemy odpoczywać i jest z nami taka jedna koleżanka, która będzie miała za niedługo walkę i trzeba jej spuścić w pier... Nie są okej na wycieczki, ale stary. Takiego Jonicka serduszko by chciało. Takiego Jonicka serduszko by chciało. O, ale zajebiście tu jest. Gdzie pokój Marty? Spalę tam krąca, nie? Chodź tu. Do montażysty? O, oh, fuck. Jak będę walił sparring z Murzix, zamiast mojej głowy, żeby była głowa Pauliny Kozłowskiej. Jakieś tak, wiesz, żeby koło wyglądało, jakąś jej minę śmieszną czy coś. I będzie moja twarz i będzie Paulina Kozłowska, ja tak zrobię bu i weźmy tak ładnie w czoło. O, tak w czoło, przepraszam, ale dobrze, proste, dobrze, agresywnie. Proszę, uczciwie, słuchajcie moich komend, kiedy mówię stop, jest stop, rozchodźcie się do swoich narożników. Jeżeli chcecie, przybijcie sobie piątkę, jeżeli nie, rozejdźcie się do swoich narożników. Nie przybijamy, nie? O, tak się mówi, tak nie. Dawaj, kurwa. Z takim mordem sekę robiliśmy. A ty, kurwa, nie dawaj, chłopie. Tak, tak. Ojojoj. Tak, jedzie za czasem. O, dawaj, dawaj.
Dobrze było momentami, ale za słabo chyba, nie? Trąba kopie, nie trąba, nie kopie. Nie, 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 masz 5 minut na dojście do siebie. Jaka decyzja? Nie, no walczymy! Walczymy. Nie, zdolny, zdolny, zdolny chłopak. Daj, chłopak. Dawaj, odszczanę, tak, za włosy. Uwaga, mamy werdykt. Jednogłośnej decyzji sędziów. Kurde, remis, proszę, no postawiłem na kuponie. Mamy remis. Ja nie! No i po tym zaciętym pojedynku Marta przyznała się nam wszystkim, że ona lubi kulik, a więc zabrałem ich na kulik. Ale masz mordę wielką. Mamy jakieś paliwo, panie kierowco? Czy będziemy śpiewali dzisiaj jakieś piosenki? Wy możecie śpiewać. Świetnie. A będziemy? Śpiewać to robi ekipa. Ruszyliśmy. Tutaj pan startował z dwójki, nie powiem, nie? Nie spodziewaliśmy się. Strzelił ze strzęgła. Co by se zatańczy? Daj to na gasicę! Masz tam po prawej sarna biegnie. Sarna. Po prawej? Suchor, wklej tu sarnę. Nie, no tam jest mega wygodnie. Płynie do mata poprawia, bo... Teraz powinien być ten fragment, co kiedyś byliśmy na kulku, tak, jak zerujecie tą seteczkę i teraz to wszystko powinniście sobie zerować. I łykniemy. Ale bym zjadł osypka. Koniec. O, grilla. O której pan kończy? Pewnie ostatni kulik. To idziemy na osypka. No ja. Ej, czekajcie, że jakiś nagrywam odcinek, że kupuję podeckiemu 100 koszyn chowajskich. Mam, ale stare 2/3 z nich nie ma. Kurwa, nie, są stare, były takiej jakości, kurwa. Strzelałeś do mnie z paintballem, żebym mógł je dostać, stary. Kawa na ławę i już, nawet anioł stróż nie zabierze mi ciebie, nie zabierze. Nie ma raju, kiedy nie ma ciebie. Ogarnij się, dziewczyno, będzie nam jak w niebie. Ej, powiem tak, ukryty talent, niech nie pozostaje ukryty. To jest bardzo ładne. Bokiem, polecimy stary bokiem. Żarcie. Ale paruje obiektyw, kocham jak parujesz. Pamiętasz, jak tam była herbata ze spirytusem? A my myśleliśmy, że jest z wódką, a tak. To był spirytus. A nam powiedzieli góra, że jest ze spirytusem. Bigos! Jest taki system operacyjny napisany przez Polaków, Big OS. Bigos, no. Jeden z trzech ukrytych talentów Jakuba Paleskiego. Jeszcze parkowanie równoległe. Parkowanie! Więcej nie piję! Co macie? Ja nie. Śliwowice, Gruszkowce i Wiśniówka. A ile procent Wiśniówka ma na przykład? Wiśniówka ma 55. No, raz się żyje, chłopaki, wy możecie. Śliwowica ma 70, a Gruszka 50. To ja Śliwowice na pewno, nie? Dobre. Ja atakuję czarnego. Tego nie nagrywamy. A zaraz po naszym kuligu wybraliśmy się na kruglówki, gdzie spotkaliśmy kilku widzów i mieliśmy ciekawą propozycję. Co jest? Kto najwięcej pierdol, to daje mu stówkę. Dobra. Ale panowie, po jednym strzale, żeby było fair. Dobra. Oni mają na... No jakby mi tak to mnie nie było. Kolejeszka to jest sportowa rywalizacja. Wiesz, żeby, tutaj, żeby każdy zbił pionę na początku, dobra, żeby był fair play, proszę. Face to pokoju. Co? Jestem Dawid i walę gruchy. Dawid, czy
Dobra, dobra, mam szansę, mam szansę. 931. 900. Da, ja wierzę, że dasz radę więcej, ale ma. Dobra. Ja wierzę, powiedziałem. O, kurwa! Wcześniej to było dobre! Pa! Wiem, że dobre! Zawodnik Szymon, profesjonalnie wale grucha. Pozdro. Widziałem, że mu zeszła. Jest to Marek. No i walimy gruchę. O, a tutaj póki co to chyba Nike wygrywa. O, nie, nie. O, to blisko było, nie? Przed sobą będzie dużo. Nie, ale, nie. Nie. O nie! O, jeden! Za marzenia i za dobro na świecie. Za dobro na świecie? I chcemy, żeby Patecki wbił flagę na MotoVest. Tak, robimy. Chcemy to. Tak, a prześmi matusiu jedno powtarzała, żeby się bogactwie nigdy nie dokałaj takiego Janicka serdu zdobyciało. Jesteśmy zmęczeni, jest późno. Jesteśmy zmęczeni, ale będziemy rano morsować. I to nas ożywi. Cały dzień będzie zajebisty dzięki temu. Mhm. A dasz mi majtki? Kuba jest osobą, której zawsze dawaliśmy majtki. Porządne. Dziękuję bardzo. Jest mi bardzo miło. Dziękuję za kolejne majtki, które dostałem. Ale te? Z uśmiechem na twarzy. Kino, a ty tego ciebie też pożyczałem czasami coś? No majtki na przykład. Trąba zaprosił nas dzisiaj na morsowanie. Będziemy dzisiaj niczym norsmeni i będziemy norsować. A morsować, w zimnej wodzie kąpać się. Więc wyruszyliśmy do Jurgowa, w którym mamy spotkać się z osobą, która nas przez to przeprowadzi. Naprawdę tobie nie jest zimno? Nie jest zimno. Jest okay? To jest kwestia głowy, nie? Tak jak ja to porównuję, jak ktoś leży, nie wiem, opalasz się na plaży, jak ktoś lubi, leżysz 30-40 stopni w Chorwacji i tak jak ja mam, jak się mi każe coś opalać, to się męczę, muszę sobie przestawić głowę, że dam radę, przecież nie umieram, tylko jest mi ciepło. To samo jest na drugim biegunie. I to jest kwestia przestawienia się, natomiast jest pewien rodzaj wytrenowania, nie? To na pewno. Także nie umrzecie, nie umierasz, jak się wpadnie do wody, wyjdzie. Tam jest kultowe miejsce, tam się morsuje też, my tam nie idziemy, bo tam jest bardzo rwący nur, tam jest 3,40. Też jest malowniczo. Metra 3,40. 3,40 jest głęboko i jest nur, który płynie. Także tutaj, jak nie morsowaliście, no to myślę, że na pierwszy raz nie. Natomiast tam jest ten Jurgów też. A my morsujemy tutaj. A dlaczego? To zaraz zobaczycie. Ale jaka woda jest. Zobaczcie sobie wodę, nie? Woda jest czysta. Ja pierdzielę. Widzę tą wodę i myślę sobie, o chłopie, ale jaja mi marzną. Nie mogę się doczekać! Ja się nie mogę doczekać! Tam jest tak gorąco, że to szok! Najbardziej trudnym momentem jest zanurzenie się powyżej linii tutaj serca. Tak. Moczymy się po samą, na początek moczymy się po szyję. Prawie każdego z was my też zatyka. Wtedy wyrównujemy oddech, oddychamy, aż się uspokoi. To nie jest nic złego, może was zatkać. Zrobi się na pewno zimno. Jak się zrobi zimno, to tą chwilę staramy się wyczekać. Ja będę miał włączony zegarek i to ja liczę czas. Wy nie patrzcie na zegarki, nie patrzcie, ja będę ten. O ten czas mija w ogóle w tej wodzie, w takich lodówkach. Jak będziemy sobie gadać, nie wiadomo jak to mija, nie? Dzikować, żartować, to łatwo, szybciej zejdzie. Łatwiej się morsuje w grupie. Zatyka, wyrównujemy oddech, siedzimy minimum 3 minuty. Staramy się, chyba że ktoś nie może, ja będę obserwował. Wtedy na razie to jest pizd. Jest taki patent, że wylewamy wiadro na głowę i to powoduje, że jest wody? Zwiększenie temperatury ciała. I dopiero... Ręce, jedziemy. Dobra. Dawaj Kuba! Ja bym jechał! To jest git! O kurde! To jest git! Ale go nie... Ale parzy, ja cię kręcę! W ogóle się jest tak było. Do mnie, chodźcie! Nie ma, idziemy, panowie! Dawaj, chodźcie, oddychamy. Ale szczypie, kurde, ciało całe! Ja pierdolę! Jeszcze minuta! Ogólnie boli mnie wszystko! Zanurzamy głowę, zanurzamy, nie pożałuję. Ja jestem out. Zanurzamy 3, 4, wdech, na dół. O!
dno i to morsowanie mamy. Wychodzimy? Najgorszy moment był tutaj na dole rąk, miałem najgorzej podczas siedzenia w wodzie, ale już przy wyjściu był totalny luz. Ale co, zmarzły ręce, nogi? Teraz jest ciepło. Tak? Ale ciężko było tą pierwszą minutę przewalczyć? Nie, ja sobie lubię w głowie trwanie poustawiać, jak kiedyś 13,5 minuty w lodzie z wannem I teraz jest najlepszy czas, żeby się powoli fajnie ubrać. I cieszyć się ciepło. No jest ciepło. Nie, jest ciepło. Ja nie czuję nic w tym momencie, palce w ogóle, nie? Wszystko wróci. Wraca, kurwa. Każdy człowiek, który stanie się rozebrać, przyjść nad rzekę, nad jeziora, nad morze, wejść choćby do połowych, czy w neoprenach, butach, to i tak jest kozak. Ale ja ile ludzi siedzi w ciepłych kapciach, nie wejdzie nawet tyle, wiesz, nie? Czujesz się stary teraz? 10 razy lepiej już. Już zajebiście. Znaczy, patrz na niego. No, patrz. Co jest? To, zaczyna krew krążyć, wiesz, wszędzie. Piątka, stary, bo to są zajebiście na przodzie. No, gratulacje w ogóle. Certyfikatu wam nie dam, ale piątkę przybiję. Mamy nagranie. Dziękuję bardzo.